tak to miało wyglądać. A jak jest? Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik z majówki, filmik weekendowy, filmik relaksacyjny, filmik kolorowy jak moja koszula, choć słońce nie dopisuje, ale przynajmniej nie padzę, więc moje modlitwy z ostatniego filmiku zostały wysłuchane. Dzięki Bogu już weekend, są takie programy, albo byle do weekendu. Dzisiaj wiele o weekendzie mówimy. Mam takie wrażenie, że niektórzy żyją tylko od weekendu do weekendu. Skąd się to wzięło w ogóle? Czemu świętujemy coś takiego? Co to w ogóle jest? Zakończenie tygodnia po angielsku. Nie pracujemy wtedy, z czego się no, chyba najbardziej cieszymy. Ale to nie przyszło do nas ze Stanów. To nie przyszło do nas z Anglii ani z jakichś innych kultur. Ale weekend dał nam sam Bóg. Chcecie dowody? Chwila. Dowód rzeczowy numer 1. Pismo Święte. W Księdze Rodzaju czytamy. A gdy ukończył Bóg w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym, w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając. Tyle Biblia. Tak jest, moi kochani. Żydzi znali weekend właśnie z tego fragmentu. Oczywiście później też w Księdze Wyjścia, w Księdze Kapłańskiej, Liczb Powtórzonego Prawa mamy cały zbiór praw dotyczących szabatu, czyli soboty, czyli zakończenia tygodnia. To był dzień święty, to był dzień, w którym żaden Żyd nie podejmował pracy, a miał ten dzień spędzić na chwaleniu Boga. Im chodziło o taki religijny wymiar odpoczynku, religijny wymiar odpoczynku to jest chyba coś, czego troszeczkę nam może brakuje dzisiaj. Stąd wziął się właśnie weekend, zakończenie tygodnia. Dla Żydów szabat to był dzień siódmy i faktycznie kończyli tydzień. Niedziela to był dzień pierwszy. Dla nas chrześcijan niedziela jest tym dniem świętym. Wtedy świętujemy, wtedy odpoczywamy i te przepisy dotyczące szabatu, myślę, że wiele z nich odnosi się też do naszego świętowania niedzieli. Ale ciekawa sprawa, Biblia pokazuje nam pewną relację pomiędzy pracą a odpoczynkiem. I zobaczcie, że Bóg 6 dni stwarza świat, ale 7 dnia odpoczywa, czyli jeden dzień jest odpoczynku, 6 na pracę. Czyli gdyby tak sobie podzielić swój dzień, to trzeba by zrobić, no 1/7 to jest odpoczynek, a reszta jakieś obowiązki, jakieś zajęcia. Wydaje mi się, że to jest dobra intuicja. Żeby nie być tylko i wyłącznie skoncentrowanym na rozrywce. Mówi się, że dzisiaj to jest taki świat rozrywkowy, że człowiek pragnie rozrywki, żyje dla rozrywki, żyje rozrywką, żyje z rozrywki, bo to jest wielki biznes. Musimy też mieć w tym jakąś taką biblijną mądrość, żeby sobie to dobrze podzielić. Praca jest ważna, odpoczynek jest ważny, modlitwa, relacja z Bogiem jest najważniejsza i to wszystko układa w dobrej kolejności. Relacje z innymi ludźmi są ważne, szczególnie z najbliższymi. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas. 1/7 to jest odpoczynek. 1/7 to jest weekend. Dobrej majówek Wam życzę. Oby dalej nie padało. Oby grille się nie przypaliły. I obyśmy jutro wszyscy razem do pracy wyruszyli. Z Bogiem, trzymajcie się cieplutko. Pa! Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam serdecznie do subskrybowania, łapkowania w górę, udostępniania tego kanału. Już za niedługo będą filmiki znowu z Dawidem o treningu siłowym. No, ja niestety nie ćwiczę, więc nie mam takiego bicka jak Dawid. Lecimy po 700, na 700 subów, no to nie wiem, już może jakieś Q&A, czyli Q&A albo AMA, teraz chyba to jest modne. No nieważne, w każdym razie będzie może zadawać pytania, będę odpowiadał. To może będzie dla mnie i dla Was fajne i inspirujące. Trzymajcie się cieplutko. Hej!